Cześć, witajcie. Jest około 1:40. Ja dotarłem właśnie z Rzeszowa do Krakowa. I teraz czeka mnie 2 godziny na przesiadkę do Zakopanego. Minus jest taki, że pada trochę, a plus, że jest dalej otwarty Burger King w galerii. Jest coś koło 6:30, ja dotarłem do Zakopanego. No i mrzawka niestety nie ustąpiła, więc na razie widoki są mocno średnie. Ale mam nadzieję, że to potem przejdzie i na górze będzie coś fajnego można zobaczyć. W mieście wszystko jest jeszcze zamknięte, więc idę na szlak, nie ma co na to czekać. Krupówki na poranku, wszystko jeszcze zamknięte. Wszedłem na szlak, więc teraz sobie chwilę pogadam. No, niestety dalej siąpi deszcz. Dlatego też tak kręcę z ręki, żeby osłonić trochę kamerę przed deszczem. No i też nie mam jak trzymać sobie tego selfie sticka, bo plecak mam cały okryty pokrowcem, więc jest tam średni dostęp. Wejście do parku wygląda całkiem nieźle. Jest tam sporo infrastruktury, głównie związanej z jedzeniem. Jest tam też taka wiatka, gdzie można sobie usiąść. Ja tam właśnie sobie usiadłem i opędzlowałem śniadanie. Ten deszcz no niezbyt mnie cieszy, ale wygląda na to, że chmury wiszą nisko, więc jak wyjdę trochę wyżej, to jest jeszcze szansa na jakieś widoki. Zresztą widziałem w pogodzie, że gdzieś koło godziny 10 ma się zacząć przejaśniać. Pogoda w górach może się średnio sprawdzać, no ale jestem cały czas dobrej myśli. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mijam polanę Strążyska i kieruję się w stronę Giewontu. Przestało padać. To jest dobre, bo mogłem się troszkę rozebrać z ciuchów i nie jest mi za gorąco. Teraz powiem może o co też chodzi w całej tej wyprawie. Otóż myśliłem sobie, że na jeden dzień wyskoczę sobie w Tatry z Rzeszowa. Znalazłem połączenie polskim busem. Autobus wyjeżdża 23:30 z Rzeszowa. Dojeżdża do Krakowa tuż przed 2:00. Później jest około 2 godziny czasu i przesiadka o 4:00 rano do Zakopanego. No i 6:15 zameldowałem się w Zakopanym. Droga powrotna wygląda podobnie, tylko troszkę wcześniej. O 17:50 wyjeżdżam z Zakopanego, a o 23:05 melduję się w Rzeszowie. Także około 24 godziny i mamy zaliczony wypad do Zakopanego. A Tatry chodziły za mną już od jakiegoś czasu. Wybrałem sobie Giewont, bo myślę, że na luzie zdążę obejść go w tej z powrotem, porobić trochę zdjęć i jeszcze może chwilę na dole sobie odpocznę. A jako bonus powiem jeszcze, że tego samego dnia również byłem w Krakowie, tylko do południa, no tak można mniej więcej powiedzieć. Załatwiałem tam kilka innych spraw, więc zrobiłem drogę od 6:40 z Rzeszowa do Krakowa. Potem z powrotem w Rzeszowie zameldowałem się za 15:15. No i później o 23:30 znowu wyruszyłem z Rzeszowa do Krakowa. Plan był taki, że właśnie spanie załatwię sobie w autobusie. Wyszło to mniej więcej, chociaż no ta 2-godzinna przerwa na przesiadkę trochę wybija jednak z tego rytmu spania. Więc pospałem coś około 4 godzin. W drodze powrotnej pewnie zrobię tak samo. No, widziałem na dworcu PKP, gdzie czekałem
Krakowie właśnie na przesiadkę, jak ochrona dworca budziła śpiących podróżnych i mówiła, że to nie jest noclegownia, więc ja tam nie próbowałem spać. No i jestem na szlaku, odbiłem już od tej szerokiej drogi, która idzie do Polany z Rążyska. No i coraz bardziej czuć górski klimat. Kończę nawijanie, będę gadał już troszkę wyżej, może się jakieś widoki pokażą wtedy. Klimat w lesie jest po prostu mega. Spotkałem do tej pory tylko dwóch panów, którzy uprawiali szlak. Oprócz tego pustka, mgła i cisza. Tysiąca 300 metrów i jest pierwszy śnieg. Jest 29 września. Widoki, krótko mówiąc, są dzisiaj trochę skąpe. Ale tutaj jest klimat. Coś jakby się lekko zaczynało przejaśniać. Może nie widać tego jeszcze zbyt dobrze, ale przed chwilą tutaj się dość ładnie odsłoniło. Może coś z tego jeszcze będzie. Pogoda póki co się nie poprawiła. Czas jest w miarę dobry. Mam teraz godzinę 10:21. Także idzie zgodnie z planem. Tylko, że jeśli chodzi o widoki, to nie wszystko jest tak, jak miało być. Tutaj, jak widać, już woda namarza.
Halo. Cześć. Wiatr, opady śniegu i zero przejaśnień. Nie udało mi się złapać żadnych widoków. Teraz wchodzę, ale kompletnie. Pewnie zatrzymam się chwilę przy schronisku. No i potem gonię na dół na autobus. Tutaj już troszkę coś się przejaśnia, ale dalej widać, że w wyższych partiach. Niestety te chmury dalej. Gdzieś tam słońce właśnie. Tam widać gdzieś za Zakopanem troszkę prześwieca, ale zanim to dojdzie tutaj, to ja już pewnie będę na dole. Będę na Kalatówkach i moja wycieczka powoli zbliża się do końca. Potem już w Kuźnice i Zakopane. Teraz zaczynają się pokazywać jakieś widoki. No szkoda, że tego nie było wcześniej, ale tak to już jest. Raz się uda, a raz nie. No cóż, 3 tygodnie temu byłem w Bieszczadach i na drugi dzień widoki również pokazały się dopiero jak wyjeżdżałem. No i dzisiaj w Tatrach będzie to samo. Coraz mniej chmur. A teraz na Kopie Kondrackiej to coś bym może pooglądał, ale wtedy kiedy byłem, no to ciężko. W Kuźnicach, mając jeszcze 1:50 do autobusu, stwierdziłem, że nie będę przed asfaltem. Idę jeszcze na widoczny w tle Nosal. Jestem na Nosalu i wreszcie widać trochę śpiącego rycerza. Przed chwilą z lasu widziałem go nawet lepiej, ale nie było tam warunków za bardzo, żeby kręcić czy robić zdjęcia. No liczę, że jak dojdę na szczyt Nosala, to jeszcze się może pokaże i coś z tego będzie. Super. Wreszcie jakieś widoki. A jestem trochę przed czasem tutaj, więc jeszcze zdążę porobić zdjęcia.